zbanowane 99 silverów challenge. Co 5 minut będę kręcił kołem banów. Mogę wam tylko powiedzieć, że zbanowałem tyle rzeczy, że nie dało się już grać. Więc oglądajcie odcinek do końca. Zostawcie łapę w górę i subujcie kanał, jeżeli chcecie, żebym sprawdził kolejną rangę. Oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. A więc widzowie, jak możecie zobaczyć, mam tutaj silvera. Dlatego klikamy graj. Lecimy się zmierzyć z silverami, ale nie będzie to wcale takie proste. Widzowie, kręcimy naszym kołem banów. Zobaczmy, co na samym początku będę miał zbanowane. Trochę się światło odbija, ale mniejsza z tym, mamy skakanie. Więc usuwamy guzik skoku, zastosuj. No to świetny, świetny start. Miejscówka, na którą polecę, to koci kącik. Aha, ty, nie mogę wyskoczyć z busa, bo se skakanie zbanowałem. No to niezły będzie koci kącik, nie? No samo musi mi wyskoczyć, dobra, poszło. I w tym momencie odpalamy 5-minutowy stoper i za 5 minut dodajemy mi kolejnego bana. Widzowie, ja nie dolecę na koci kącik. Człowieku, ja nie mogę lotni rozkładać. No to niezły koci kącik będzie. To będzie mocny. W takim razie sklepowa sadyba. Nie, to jest chory challenge. Nie, to jest, człowieku, to jest chory challenge, tak szczerze. Dobra, lądujemy. Mamy na początek karabin, który ja bardzo lubię, bo on ma wszystkie strzały celne. To jest najlepszy karabin w historii Fortnite'a. W sensie, no dobra, no wiecie, może nie w historii Fortnite'a, ale lubię go, gra się nim przyjemnie. Tylko ja teraz rozkminiam, widzowie, co ja powinienem zrobić, jeżeli nie mogę skakać. Jak najlepiej to rozegrać? Wiecie, jednak nie jest to normalne, żeby grać bez skakania, tak? No jest to bardzo nienormalne. Mam totalnego laga mózgu. Ej, ktoś tu jest. Ktoś tu, stary, blisko jest. Zjedzmy te grzyby. Weźmy sobie pompę. Na szczęście na razie jeszcze mogę wszystkim grać, ale to się pewnie niedługo zmieni. No typ jest bardzo blisko. W tym budynku albo za tym budynkiem. Czekajcie, no podciągnąłbym się, ale niestety nie mam podciągania, więc muszę to tak rozwalić. Ej, wyglądam teraz jak taki totalny bot, nie? Który się nie podciąga ani nic. Dobra, kolego, chodź tu. Chodź tu. Mamy pierwszego silvera. No powiem wam, widzowie, że będzie ciekawie. Ale wyobraźcie sobie, jak ja na przykład będę miał zbanowane budowanie, to ja nie będę mógł skakać, nie będę mógł budować. Człowieku, no to ja nawet wtedy na silvery nie będę miał szans. No bez kitu. Dobra, mój plan jest ogółem taki, że póki jeszcze nie jestem za bardzo zbanowany, to pójdę sobie podojeżdżać grotę. Albo ten koci kącik pójdźmy dojechać. Myślę, co najlepiej zrobić. Dobra, lećmy na koci kącik. Chociaż w sumie minigun z groty byłby mocnym spamem. To by było mocne, jakbym go zdobył. To by było bardzo dobre. Tylko jak ja mam bez skakania zdobyć minigana, jak tam cały czas trzeba gdzieś skakać, podciągać się. Tam wiecie, jest masa tych... No jest masa wody przede wszystkim, a ja chyba nie wyjdę z wody, jeżeli nie będę skakał, co nie? No widzowie, ten challenge jest dziwny. Siadamy w auto, lecimy na koci kącik. Mam 2 minuty 20 sekund do bana. Świetna perspektywa. Tu w ogóle jakieś śmierdzi. O, czekaj. Jest typo 31 biało. Będzie leżał. Dobra, leży. Teraz pytanie, czy ja powinienem jechać na jego lód, czy na koci kącik? No weźmy ten lód. Czy on miał coś ciekawego? Chyba nie. Czy jedynie śmierć bomba, ale ona jest jedna, więc to się nie przyda. W drogę na koci kącik. Kot, z tego co widzimy, jeszcze żyje. Jakbym dostał pompę ładowaną, mityczną, na pewno by mi to ostro ułatwiło grę. Tylko znając życie, jakbym dostał mityczną pompę ładowaną, to później... Dobra, jest kill. To wyrzućmy sobie tam śmierć bombę, to później mi zbanują pompy. Tak podejrzewam. Pomagierów pokonajmy. Cyk. Jak tym karabinem się przyjemnie strzela, no to jest mega dobre. Widzowie, ale ja tam kogoś jeszcze widziałem. Wejdźmy w auto, podejdźmy na blisko, to jest pomagier. Ktoś na stówę tu jest, na 1000%. Jestem pewien. W sensie, byłoby to mega dziwne, gdyby tu nikogo nie było. Pokonajmy tych pomagierów, bo oni mnie irytują trochę. Dobra, no jak nikt się, że tak powiem, nie wychyla, to chodźmy wyeliminować pana kita. Czekaj. Ej, czemu kit się wbił granat? Co? Dobra, mamy kita, lecimy z tematem na faście. Panie kicie, weź się daj porobić. Dobra, widzowie, szybko, bo to trwa i trwa. Ej, chłopie, ile on ma HP? Dwa magazynki z broni, jest typ. Widzowie, zabudujmy się. Mamy kita jako pomagiera. Bierzemy mityczny granatnik. Poczekajcie, widzowie, uleczmy się. Okej, jest gitara. Bierzemy kartę do sejfu. No jest git. Ej, dzięki granatnikowi to tak naprawdę mogę trochę skakać. No mogę sobie dawać go pod nogi i skakać, więc to ma sens. Widzowie, ten typ jest w środku. Ten typ jest chyba w środku. A, on jest u góry. Stary, granatnikiem... Aha, no to nieźle to skakanie moje będzie wyglądać. W tym momencie nie zobaczyłem, że skończył mi się timer i nawalałem tego typa dalej. Ale spoko, zaraz to zrekompensujemy. Jeszcze jedna próba. Ej, jest git, wskoczyłem do góry, nice. Kolego, nie wiem, czy ty tu jesteś, czy cię nie ma. Gdzie on jest?
tutaj, 43. Nie no, granie bez skakania to jest porażka, widzowie. Wklejam się w niego, siema byczku. Dobra, leży, Monia. Sorry, Monika, no ale no nie było wyjścia, tak? No musiałem się wkleić. Do końca meczu zostało nam 36 silverów. W sensie, no w tym jestem ja, tak? No ale też dzisiaj jestem silverem. Wkładamy kartę do sejfu, otwieramy go, przyznano dostęp. Ja bana powinienem wylosować. Ej, ile czasu ja z tym walczyłem? Co wie, zapomniałem. W takim razie dwa bany za karę, dwa bany. Klikam, uwaga, pierwszym banem będzie... Co będzie pierwszym banem? Nie wiem, ale się edytowanie. Nie, to jest chyba żart. To jest chyba żart. Czekajcie, edycja budowli muszę tu znaleźć. Widzowie, gdzie jest edytowanie? Ej, gdzie jest edytowanie, ja się pytam. Edycja elementu budowli, usuń. Mhm, super. I kolejny ban. Klikam koło, sprawdźmy. No proszę, żeby to nie było budowanie. Proszę, nie, tylko nie mi ty... Cegła, okej. Okay. Widzowie, wyrzucamy całą cegłę. Czy wy widzieliście, jak blisko było do zbanowania mityków? No, ja nie będę tego komentował, ale w tym momencie wyzerujmy sobie nasz timer. Jest gitara, lecimy dalej z tematem. Starej, ja ten mecz muszę szybko wygrać, bo ja w pewnym momencie będę miał tyle banów, że ja nie będę miał szansy na wygraną, serio. Czekajcie, AWP-a, AWP-a, ja muszę zabrać AWP-ę. Widzowie, weźmy tą AWP-kę. Starej, póki mogę, to ta AWP-a jest dla mnie tutaj zbawieniem, bo mogę grać sobie na daleko, nie muszę podchodzić, a bez edytowania, bez budowania cegłą oraz bez skakania, dojeżdżać na blisko. Nie oszukujmy się, widzowie, to jest trochę... To jest nienormalne, takie coś. Kolejna strefa pokazała nam się na mapie. Dobra, wyruszajmy i szybko składajmy tutaj tych typów. Ja się zbustuję granatnikiem, ale mało to daje. W sumie z takiej górki... Ej, no dobra, muszę wykorzystywać teren i wtedy to będzie miało jakiś sens. Patrzcie, ja nawet nie mogę przejść przez taki murek, widzowie. No to jest leciutko denerwujące, nie będę ukrywał. Ale luźno, damy radę. Oczywiście cegłę wyrzucam standardowo. O, jest typ. Widzowie, AWP-a, 110 został. Będzie leżał, mam nadzieję. Leży, dobra, siemano byczku. Piąty kill na moim koncie. Bierzmy matcy, oczywiście cegłę wyrzucajmy. Ojejku, widzowie, moja głowa ma laga. Bo ja chcę przykładowo sobie podskoczyć. Nie mogę podskoczyć. Będę chciał coś zedytować i stary, nie będę mógł tego zedytować. Ja nie chcę myśleć, jaki lag głowy wleci wtedy, ale potężny. Bo jednak wiecie, jak działa granie. No, głównie w graniu działa pamięć mięśniowa, nie? Którą się wypracowało na przestrzeni miesięcy albo lat, w zależności ile gracie. To jak ja gram w tego Fortnite'a 6 rok i mam edytowanie od zawsze pod tym guzikiem. Będzie leżał. Ej, to jest chyba jakiś brąz, co? Gość grał jak brąz, nie? Nie oszukujmy się. Wracając, no jak macie ustawione coś od iluś lat i nagle to nie działa, to jesteście mocno zdziwieni. Albo mi się wydaje, albo ktoś powinien być na tym domku. Ej, nie mogę wchodzić do wody, bo będę bardzo wolno pływał. Ej, no wydaje mi się, że kogoś tutaj słyszałem, nie? Co dopiero, ale możliwe, że już tutaj tego typa nie ma. Dobra, sprytnie, cyk, daszek, okej. Przejdę teraz, no 200 IQ wizowej, już wiem jak przechodzić przez płoty. Tylko ja mam złą informację dla was. W sensie dla was pewnie dobrą, nie? Bo wy się cieszycie, za 2 minuty kolejny ban. Ja raczej, widzowie, z tego się niezbyt cieszę. Ej, typ jest na blisko, stary typ jest na blisko. Wyku no-scope'a mu walę, nie dostał, biało. No ja teraz jestem w tej nieszczęsnej wodzie, o której mówiłem. Walimy kulkę, daję mu pompę, spray, leży, biało, nara. Ale ja myślałem, że silvery to grają trochę lepiej. W sensie, ty, ostatnio jak grałem na silvery, to chyba nie było aż takiego orania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Widzowie, kolejny, do góry lecimy, ładujemy pompę. Stary, on jest gdzieś tutaj w środku. Elo, leży, dobranoc. Minuta 9 sekund. Muszę to wykorzystać, snajpują mnie. Snajpują? Snajperkują? Strzelają do mnie ze snajperki. Ta, jest tam Juice Ward, zabudował się. O, no i ten gościu na przykład już będzie lepszy z tego, co ja widzę, bo tamci, tak, to ja nie wiem, co tamci niektórzy robili. Panie Juice! O, ty chowaj się! Stary, nie blokuj mnie, Kitek, zostaw mnie, człowieku, w spokoju. Zobacz, Juice Ward na Juice Warda na snajperki. Który Juice Ward wygra? No mam nadzieję, że... To nie weszło. Ja byłem pewien, że to stary wejdzie. 110, nice. Widzowie, pytanie, czy iść na blisko, czy walczyć z nim na AWP? W ogóle możemy to zesprayować lekko, proszę bardzo. O nie. Ej, bez skakania się gra okropnie, widzowie. Odbindujcie sobie kiedyś na testa i zobaczcie. 15 sekund do bana. Będziesz mój akurat jak... Wylosuję nowego bana. Czekaj, wychyl. Ej, no ja wiem, że ty tam jesteś. Widzę twoją lufę przez ścianę. 4, 3, 2, 1. Dobra, snajpuję Juice'a. No nie, miało być tak pięknie. Proszę państwa, no ja w środku walki muszę kliknąć bana i, że tak powiem, losować. Zobaczmy, co będzie tym razem. Mamy... Nie, to są jaja. Widzowie, kończę ten odcinek, nie? Oficjalnie nie nagrywam. Ostatni raz nagrywam takie coś. Ban na pompę, a ja mam, człowieku, mityczną pompę. No to żegnaj, pompo, żegnaj. Długo się niestety nie znaliśmy, tak? Długo się nie... A Juice Ward dalej tam...
Juice WRLD dalej tam stał. Wiecie co? Ten ban to mi teraz nawet mi pomógł, widzowie. Odpalamy kolejny timer 5-minutowy. Nie oszukujmy się, zmyliłem gościa, on nie wiedział, co się dzieje. A ja, chłopie, sobie banika losowałem. Dobra, bierzemy lepszą AWP, bierzemy Skara. A, widzowie, no niedobrze, bardzo niedobrze to wygląda dla mnie. W sensie, wygląda to całkiem dobrze, tak? Ale te bany to jest totalna, no, masakra. Nie wiem, czy użyłem cegły. Jak tak, to was przepraszam, już ją wyrzucam, ale chyba jej nie użyłem. Wiecie, jak to jest, widzowie, no czasem w walce coś się kliknie. A niestety odbindować cegły się nie da. 8 osób zostało nam do końca meczu. Ja myślę, jak teraz rozłożyć sloty. Weźmy sobie granatnik na przedostatni. Dobra, widzowie, bo za 4 minuty ja mam... Co to? Ej, co to jest? Co to takiego? Wejdę w to. Aha. Widzowie, to wygląda jak taka moneta, ale bez monety. XD. Nie wnikam, nie wnikam. Tego, co możemy zobaczyć, tutaj była jakaś ostra bitka. Ale widzowie, jak na razie nikogo nie widzę. Ani nie słyszę. Ani nikt też chyba nie widzi mnie. A jak widzi, to znaczy, że boi się do mnie strzelać. Obczajcie, ile zrzutów mamy na mapie. XD. Zapomniałem, że nie mam pompy. Dobra, chłop, jest tutaj. Zostaw mnie, typie. Wybijam się. Nie no, widzowie, ten granatnik ratuje życie. Nie ukrywajmy, naprawdę. Stary, Kitek walczy z tym typem. Dobra, leży. Dobranoc. Dawać mi tu kolejnych. O, jest, 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 jest. Był tam za matcem. Dawać mi kolejnych, ziomek. RPGujemy. Widzę, jakieś losowe RPGi puszczę. A nie, nie będę puszczał losowych RPGów, bo nie będę miał potem rakiet do granatnika. To by było jednak trochę głupie. 2 minuty do kolejnego bana. Okej, okay. Pozdro. Skąd? Jest w domku. Tam w środku, właśnie w tych drzwiach. Ziomek, wychyl jeszcze raz. Proszę, wychyl. Wiecie co? Lećmy. Lećmy na niego, póki ja nie mam bana, stary, w ogóle na strzelanie czy na cokolwiek. Ja nawet nie wiem, widzowie, dokładnie jakie... O, o, o. Był tu. Dobra, gło... A, prawie. Ja nawet nie do końca wiem, jakie tam bany mogą mnie jeszcze czekać w tym kole, ale na pewno jakieś mocne. Widzowie, to jest jakiś agent, nie? On cały czas się przede mną ukrywa, ucieka. Dobra, AWP 116 leży. Dobranoc. Smoothie 66. Panie Smoothie, myk do lobby, jak to kiedyś mówiłem. 4 osoby do końca meczu. Widzowie, póki nie mam bana na zrzuty, odpuśćmy sobie chociaż w tym odcinku jeden zrzut, który jest przede mną, bo za 50 sekund to się może zmienić. Dobra, zabudujmy. Oczywiście cegłę znowu wyrzućmy. Pyk, nie ma... ze mną cegły. Otwieramy, widzowie, zrzut. Mamy pompę. Tak, akurat ja tymi pompami grać nie mogę, więc podziękuję. Oho, strzelają się, widzowie. Może wykorzystajmy jeszcze moją snajperkę, bo mam dziwne przeczucie, że zaraz mi tą snajperkę koło banów odbierze. Stary, ostatnie 7... Jak on nie dostał? Dobra, wklejka w Juicy'ego, wklejka, w sensie w Juicy Warda. O, stary, ja się... XD. W tym meczu, w którym muszę wygrać grę dodatkowym banem, będzie, uwaga, zamiana lutu z każdym przeciwnikiem. Walą się tu typy. Lecę na snajperkę. Jest ziomek. Dobra, dostał głowę. Wyrzucamy, widzowie, wszystkie przedmioty. Aha, ty miałeś zielonego SMG-ka. No comment. Jest kolejny typ, o, dostał białoma. Siemano, stary, dawaj lucik. Dziękuję bardzo. Omigan i zielony SMG, nice. Ej, tu jest ktoś z AWP-om. Stary, wklejka w gościa z AWP-om. On jest mega mocny. Się może nie mega, ale na pewno jest... Dobry, nawalam go. Dobra, jest kill. Zrobię digiel i snajperka. Gitara. Dobra, ja to zostawiam na dłużej. Ja tym może nawet wygram grę. Są przedmioty idealne. Ktoś jest pode mną, ktoś jest pode mną. Ta, jest tu ziomek 80. Zrobię, schodzę na dół, walę mu głowę. To było dobre. Wywalamy te itemki. Mamy fioletowego Skara i zielony SMG. Nice. O, stary, jedzie na mnie jakiś... Typo, no rozwalmy mu to auto Rocket League'owe. Powinien wybuchnąć, wybucha, elo. Nic nie dostał, nie... Ale go wyrzuci... Ej, dobra. Chłopa wyrzucił samochód i zginął. Wyrzucamy te itemy, bierzemy jego. Tylko, gdzie on zginął? Dobra, mam, tu na dole. O, stary, RPG fioletowy. I mój karabin. Nice, w sensie mój. No, no wiecie, o co chodzi. Stary, tu jest typ. Dostał stówkę. Zowie, lecimy na HG. Może to się jakoś uda. No, ale nie wiem. RPG-uje typa. Nie, to nie wejdzie. Białma. Biało, biało, biało. Lecę, lecę w niego wklejka. Zowie, musi być mój. To jest... Jeden z mocniejszych typów z tego serwera. Byczku, chodź tu. Chodź tu, nawet mnie, chłopie. Nie mogę się podciągnąć, ale skam. Zowie, mamy go, jest, leży elegancko. Wyrzucamy moje bronie, lecimy po jego. Lego, co ty miałeś? Miałeś Skara i AWP. Ty, co, całkiem spoko. Cegła oczywiście out, wywalamy. Ej, typ na AWP 110, 130. Ucieka, ucieka, widzowie, ucieka. Biało. No nie gadaj, że on mi ucieknie, serio. Stary, ja go dojeżdżam, nie dam się tak łatwo. Widzowie, rzućmy tego jump pada. Okej, okay, wracamy do gry. Ha, nie mam jak na niego wejść. Pozdro. Dobra, schody. Teraz się uda, nice. Jest, 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 jest. AWP-a! Widzowie, silvery na banach dzisiaj okazały się jakoś dziwnie za mocne. Dajcie znać, jaką kolejną rangę robimy.